Monika Wróbel-Wnuk, witam i zapraszam na flash radomsko24.pl. W dzisiejszym serwisie informacyjnym publiczna szkoła podstawowa nr 3 w Radomsku wzbogaciła się o nowy kompleks lekkoatletyczny. Obiekt został zbudowany w ramach budżetu obywatelskiego i budżetu miasta. Na początku grudnia obiekt został oddany do użytku. Bieganie u skrzydła, taką nazwę nosił projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego z propozycją, by przy Trójce zbudować bieżnię. Jaka jest jej specyfikacja? Składa się z dwóch torów o nawierzchni poliuretanowej. Powstała wokół boiska i przeznaczona jest do uprawiania biegów na 100 metrów. Wykonano także pas startowy długości 5 metrów oraz pas końcowy do wyhamowania o długości 10 metrów, pozwalający na bezpieczne zakończenie biegu. Kompleks sportowy winien być przy każdej szkole. Czekaliśmy długo, udało nam się dzięki budżetowi obywatelskiemu i społeczności lokalnej. Koszty wykonania bieżni to nieco ponad 155 tysięcy złotych. Obok bieżni pojawi się także skocznia do skoku w dal o wymiarach 3 na 9 metrów. Co warto wiedzieć, gdy rejestrujesz pojazd w obecnej sytuacji? Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, Starostwo Powiatowe w Radomsku poczyniło kroki, by jak najbardziej usprawnić tę procedurę. Ze względu na stan epidemii należało przeorganizować urząd i w związku z tym dla zapewnienia bezpieczeństwa i klientów, i pracowników urzędu wnioski o rejestrację pojazdów przyjmowane są w specjalnie utworzonym wejściu B. Trzeba też wiedzieć, że wnioski przechodzą 24-godzinną kwarantannę i dopiero po niej są rozpatrywane. Wnioski przyjmowane są i wydawane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.20. Obecnie przed starostwem nie tworzą się już duże kolejki. Urząd nie ma jednak wpływu na godziny, które klient wybiera na złożenie wniosku. Może się więc zdarzyć, że w jednym czasie do urzędu przyjdzie duża grupa osób. Najczęściej bywa tak w godzinach porannych, często jeszcze przed otwarciem urzędu. Prosimy i prosić będziemy nadal o to, aby nie przychodzić do urzędu przed 7.30, czyli przed godziną otwarcia, a składać te wnioski w ciągu całego dnia. Pozwoli nam to na rozładowanie kolejek oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii. Ponadto bardzo chętnie słuchamy sugestii naszych klientów. Jedną z nich, nad którą się pochyliliśmy i którą wykorzystamy w naszych działaniach, jest przygotowanie zestawienia opłat, które klient musi uiścić celem rejestracji konkretnego pojazdu. Te wszystkie opłaty są wywieszone w poczekalni, którą specjalnie stworzyliśmy. Jednakże rozbite są one na kilka części. Postanowiliśmy je połączyć. Opłata, na przykład za ciągnik, za samochód, wiąże się z koniecznością dodatkowo uiszczenia opłaty administracyjnej. Ta opłata będzie zblokowana, będą również podane numery kont. Przypominamy, oprócz tradycyjnej formy złożenia wniosku istnieje możliwość przesłania kompletu dokumentu za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePUAP lub e-urząd, do czego z uwagi na stan epidemii urząd zachęca, informując na stronach Starostwa Powiatowego. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość z uwagi na sytuację, która istnieje w obecnym czasie. W bieżącym roku na stan na 4 grudzień powiat zarejestrował około 14 tysięcy pojazdów różnych marek i różnych rodzajów pojazdów. Przesłanie przez platformę ePUAP wniosku oraz skanów dokumentów pozwala urzędnikowi przygotować proces rejestracji, by potem po wezwaniu klienta do urzędu już jedynie zweryfikować prawdziwość kopii i oryginałów. Bez tego nie można wydać dowodu rejestracyjnego. Osoba dostarczająca oryginały w tym samym dniu odbiera rejestrację pod warunkiem, że wcześniej dostarczony został komplet wymaganych dokumentów, który umożliwi ich formalną weryfikację. W poniedziałek 7 grudnia strażacy z Radomska mieli pełne ręce roboty, wszystko za sprawą pożaru, do jakiego doszło na składowisku złomu w Stobiecku Szlacheckim. Ze wstępnych ustaleń strażaków wynika, że
Pożar wybuchł na skutek zatarcia łożyska w maszynie rozdrabniającej. Przed południem ciemne kłęby dymu pojawiły się nad złomowiskiem w Stobiecku Szlacheckim pod Radomskiem. Wyglądało groźnie. Na szczęście pożar udało się sprawnie ugasić. Strażakom zajęło to ponad 4 godziny. Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze na terenie złomowiska w Stobiecku Szlacheckim w gminie Ładzice. Na miejscu okazało się, że pali się hałda, na której gromadzone były zarówno karoserie pojazdów, jak i już elementy rozdrobnione. Wśród tych elementów były również materiały palne, pochodzące z m.in. z tapicerek, elementów plastikowych tych pojazdów. W działania zaangażowane było 13 zastępów gaśniczych straży pożarnych, zarówno z Radomska, terenu powiatu radomszczańskiego, jak i z Piotrkowa i Łodzi oraz samochody operacyjne. Straty wstępnie oszacowano na około 300 tysięcy złotych. Starter Radomsko wspiera i pomaga w zakładaniu własnej firmy. Pomoc polega na dobraniu odpowiedniej formy osobowości prawnej, a także finansowania. Młody przedsiębiorca ma też wsparcie przy stworzeniu strategii krótko- i długoterminowej. Specjaliści doradzą także przy analizie możliwości rozwoju działalności gospodarczej, analizie słabych stron przedsięwzięcia, zarówno już działającego, jak i w fazie projektu, a także pomoc w znalezieniu pracowników. Doradztwo jest bezpłatne. W związku z pandemią COVID-19 specjaliści ze Startera nie mogą świadczyć usług doradczych w inkubatorze przedsiębiorczości. Nadal jednak można z nich korzystać poprzez rozmowę telefoniczną czy rozmowę wideo. Śniegu nie ma, to i Mikołaj musiał zostawić w garażu tradycyjne sanie. Sam nie mógł przyjechać do Radomska, wysłał więc pomocników ze Stowarzyszenia Motocyklowego Czarne Radomsko, którzy doskonale panują nad maszynami wyposażonymi nie w renifery, a konie mechaniczne. Mikołaj ma zawsze wielu pomocników, a ze względu takiego, że nie ma śniegu jak na razie, to jeździ na motocyklu. Ho, ho, ho. W tym roku ze względu na pandemię Mikołaje nie pojawili się w szpitalu powiatowym. Od kilku lat właśnie w Mikołajki przynosili dla małych pacjentów z oddziału dziecięcego słodkie upominki, ale za to przejechali paradnie przez miasto i na parkingach dwóch galerii spotkanym maluchom wręczano coś słodkiego i kilka gadżetów od stowarzyszenia. 22 miliony Polaków posiada prawo jazdy. Od 5 grudnia zniknął obowiązek posiadania fizycznie tego dokumentu przez kierowców. O szczegółach opowiada naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, Mariusz Pawłowski. Od 5 grudnia tego roku mamy taką możliwość, żeby nie posiadać przy sobie w trakcie kontroli drogowej dokumentu prawa jazdy. Mamy natomiast możliwość zainstalować sobie w telefonie, w smartfonie taką aplikację M-Obywatel, z której wynika, że to prawo jazdy posiadamy. Obywatel, czyli uczestnik ruchu drogowego, kierujący, może sobie w tej aplikacji M-Obywatel, M-Prawo Jazdy sprawdzić m.in. jakie dane są zawarte w tej aplikacji dotyczące jego osoby, a także na przykład ile ma punktów karnych na koncie. Przy kontroli drogowej policjant musi mieć informację o tym, że dana osoba jest kontrolowana, czyli musimy mieć informację jednoznaczną co do tożsamości osoby kontrolowanej. No i policjant w trakcie kontroli drogowej sprawdza, tak jak uprzednio sprawdzał dowód rejestracyjny i OC pojazdu, teraz dodatkowo będzie mógł sprawdzić, czy dana osoba posiada uprawnienia do kierowania pojazdami. Obowiązku posiadać prawa jazdy nie ma. Policjant z systemu informatycznego, z centralnej ewidencji kierowców powinien sobie te dane uzyskać. Natomiast jeśli będzie wątpliwość co do tożsamości kierującego, ma możliwość na przykład dowieźć taką osobę do jednostki policji, żeby tą tożsamość ustalić. Czas na informacje sportowe. Robert Schwartz został nowym trenerem klubu RKS Radomsko. O tym na wtorkowej konferencji prasowej poinformował zarząd klubu. Spotkanie z mediami dotyczyło również czterech ważnych innych tematów dla klubu. Konferencję zwołano, by przede wszystkim ogłosić nowy sztab trenerski RKS Radomsko. W miniony piątek rezygnację ze stanowiska złożył bowiem dotychczasowy trener Marcin Bryś. Robert Schwartz został nowym, pierwszym trenerem klubu RKS Radomsko. Jego asystentem będzie Michał Bajiński. Jeszcze do poniedziałku obaj pełnili funkcje trenerskie pierwszego zespołu drużyny Lider Włocławek. Sam trener podczas konferencji podziękował za zaufanie i za podjęcie współpracy, bo ta będzie rozwijać się na dwóch płaszczyznach, trenerskiej oraz partnerskiej, ZKS SMS Łódź. Słowo współpraca wiąże tutaj dwa podmioty, AKS SMS Łódź oraz RKS Radomsko. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że możemy w tak wielkim klubie pracować,
jesteśmy bardzo pełni pasji, to co powiedział pan dyrektor, z tego powodu, że jest to wielki klub z wielkimi tradycjami, mający właśnie ambicje i cele do pracy, co nas bardzo cieszy. Dlatego ten projekt uważam za prawidłowy i myślę, że będzie szedł w dobrym kierunku. Wierzę, że damy z siebie maksimum. Ja i cały mój sztab szkoleniowy oraz zarząd doprowadzimy klub do lepszych wyników, bo wiadomo, że wynik jest tutaj najważniejszy. Dołożymy wszelkich starań, żeby RKS Radomsko i kibice jego cieszyli się z jak najlepszej piłki oraz z jak najlepszych wyników sportowych. To jest współpraca, która mam nadzieję cieszy obie strony. Współpraca klubu profesjonalnego, klubu trzecioligowego z ambicjami walki o awans do Ligi Ogólnopolskiej, ale współpraca z jedną z najlepszych akademii piłkarskich, szkół sportowych, nie tylko w regionie, ale w całym kraju. Myślę, że taką wartością nadrzędną, która była dla nas bardzo ważna przy nawiązywaniu tej współpracy, to była możliwość, szczególnie w tym okresie zimowym, w jakimś stopniu korzystania z obiektów AKS-u, a te są naprawdę rewelacyjne i są takie, że nie będziemy musieli pożytkować się komercyjnymi obiektami lub w niewielkim stopniu pożytkować się takimi obiektami. Zimę przepracujemy również na obiektach AKS-u, będziemy mogli wydobyć, mam wrażenie, z piłkarzy dużo więcej niż pracując na ciężkich boiskach radomszczańskich. Podczas konferencji poruszono także dwa inne tematy. RKS Radomsko chce wejść także do e-sportu. Właśnie rozpoczyna się nabór do sekcji e-sportowej. Poszukiwani są miłośnicy gry w FIFA oraz Pro Evolution Soccer. Ostatni z poruszonych podczas konferencji tematów dotyczył schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomsku. Zarząd klubu postanowił obdarować przed świętami bezpańskie psy i koty. Działacze RKS apelują o przynoszenie karmy dla zwierząt, a klub podwoi ilość jedzenia i przekaże przed Bożym Narodzeniem do schroniska. Dary można przynosić do restauracji Nowa Stylowa w godzinach jej funkcjonowania. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Zapraszam oczywiście za tydzień na godzinę 20. Proszę również pamiętać o zasubskrybowaniu naszego kanału na YouTubie. Zarząd Województwa Łódzkiego przekazał mieszkańcom regionu ponad 1 124 000 maseczek wielokrotnego użytku. Co bardzo ważne, uszycie maseczek zostało zlecone lokalnym przedsiębiorcom. W oparciu o fundusze Unii Europejskiej Urząd Marszałkowski jako jedyny w Polsce stworzył projekt, dzięki któremu wsparcie w trudnych czasach pandemii otrzymało blisko 160 firm. Województwo Łódzkie i Unia Europejska solidarni w działaniu przeciw COVID-19.